Powtórzmy słówka, które poznaliśmy na dotychczasowej lekcji. Bolan, renn, czyli Polak, Polka, tunguoren, tunguoren, Chińczyk, Chinka. Pytanie: Ni, na głooren. Ni-szy na kłożen. oznaczające skąd jesteś, z jakiego kraju pochodzisz, oraz partykuła do pytań zwrotnych ne, którą tłumaczymy jako nasze polskie a. Zastanówmy się teraz, jak po chińsku powiemy następujące zdania. Lubię chiński ryż, a ty. 我喜欢中国的米饭，你呢？我喜欢中国的米饭，你呢你 i e lubię t e hotelu. A t 我不喜欢这个酒店。 你呢？我不喜欢这个酒店。你呢？Chciałbym k a e ę a twaja mama？我要咖啡。你的妈妈呢？我要咖啡。 Nie, mama, Uczniowie wszyscy nie są chińczykami. A wy? Xue Shangmen do bushi Zhongguo ren. Ni men Xue Shangmen do Teraz poznajmy słówka, które tak naprawdę pojawiły się już na naszym kursie, ale nigdy nie używaliśmy ich osobno. Słówko ch i h, oraz h. Jeśli chodzi o wymowę, pamiętamy, że po cecha występuje przydech, dodatkowo i czytamy jako y. K. Tak samo jeśli chodzi o wymowę pić. Przypominam, że przed E występuje krótkie Y. H. H.